Rządowy program odbudowy zabytków z rekordowym dofinansowaniem dla Gniezna i całego powiatu. Poseł Zbigniew Dolata podkreśla, jak ważne są zabytki, a możliwość ich remontów ma pomagać lokalnym przedsiębiorcom zbierać zamówienia na prace przy takich obiektach. Ogłoszono nabór wniosków na remonty obiektów zabytkowych Polski Ład Zabytki, rządowy program odbudowy zabytków. Jeśli chodzi o powiat gnieźnieński, dofinansowanie otrzymały 24 obiekty zabytkowe na łączną kwotę ponad 10 milionów złotych. Cały okręg senacki 92, czyli 5 powiatów: słupecki, wrzesiński, średzki, śremski i nasz gnieźnieński. To jest kwota 38 milionów złotych i 77 obiektów zabytkowych. Tutaj poziom dofinansowania rządowego jest też bardzo wysoki, 98% dofinansowania, tylko 2% środków własnych, także właściwie właściciele zabytków mają zdecydowanie łatwiejszą sytuację, nawet jeśli nie posiadają zbyt dużych środków własnych, mogą przystąpić do tego programu, mogli przystąpić i bardzo, bardzo chętnie zgłaszają. Te wnioski, tych wniosków było bardzo dużo w skali kraju, to było 14 tysięcy wniosków, więc zainteresowanie było duże, no ale też i duże są potrzeby. W skali naszego powiatu, powiatu gnieźnieńskiego, największym beneficjentem jest parafia Świętego Wawrzyńca, która otrzyma ponad 2 miliony złotych. To jest remont instalacji elektrycznej, różne konieczne prace, które nie byłyby możliwe do wykonania w oparciu o środki własne. No wiadomo, że parafia nie jest w stanie wygenerować tak dużych środków i dlatego właśnie to dofinansowanie, to takie bardzo, bardzo wysokie, pozwoli na remont tego kościoła. Wcześniej z Ministerstwa Kultury parafia otrzymała 450 tysięcy złotych na remont części połaci dachu, więc no, środki duże, które pozwolą na to, żeby ten kościół stał się perełką, tak jak inne kościoły gnieźnieńskie, które już taki proces renowacji przeszły. Z dużym dofinansowaniem, chociażby XVI-wieczny kościół w Mielżynie, też bardzo piękny obiekt, no, w gminie Witkowo najważniejszy zabytek, blisko milion złotych. Tam potrzebne są prace nad odwodnieniem, przede wszystkim, żeby po prostu nie podsiąkała woda, bo powoduje zniszczenia substancji kościoła i różne inne prace, które też będą dzięki tym środkom wykonane. Nie tylko zresztą obiekty sakralne otrzymały dofinansowanie, również obiekty świeckie, na przykład w gminie Łubowo dworek w Imielnie, w gminie Kiszkowo dworek w Łagiewnikach Kościelnych. Także tych obiektów, tak jak powiedziałem, 24 i wszystkie te prace będą wykonywane już niedługo. Myślę, że cieszą się też firmy, które będą realizowały te inwestycje, no bo będą miały portfel zamówień, więc to jest też dla nich ważne, ale przede wszystkim dla nas wszystkich, którym na sercu leży dziedzictwo nasze, dziedzictwo narodowe, żebyśmy nie doprowadzili do niszczenia tych obiektów, tylko żebyśmy je po prostu kolejnym pokoleniom przekazali w takim stanie kwitnącym i myślę, że realizacja tego programu w kolejnych latach, bo ten program będzie realizowany, jeśli będzie rządził w dalszym ciągu rząd Prawa i Sprawiedliwości, to ten program będzie kontynuowany w kolejnych latach i te prace, które teraz zostaną rozpoczęte, będą kontynuowane. Na realizację projektów zgłoszonych do rządowego programu odbudowy zabytków w całej Polsce zostanie przetransportowana kwota ponad 3 miliardów złotych.